W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się dziś międzynarodowe forum pod nazwą Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie. Adresatami forum są przedstawiciele instytucji, służb oraz organizacji, które walczą z przemocą w rodzinie. Forum jest okazją do podsumowania działań lubuskiej policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaprosiliśmy dziś przedstawicieli zarówno wojewody lubuskiego, marszałka lubuskiego do przedstawienia tych działań, które są realizowane, które będą realizowane w świetle zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy mówi głównie o działaniach zmierzających do zapobiegania przemocy. Na przykład, jeśli chodzi o pomoc społeczną, ustawa nakazuje tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W świetle nowych zasad pracownik społeczny, który jest świadkiem przemocy i zagrożenia wobec dziecka, może w trybie interwencyjnym odebrać dziecko rodzinie. Obecna ustawa bardzo silny nacisk stawia na profilaktykę, nie na działania tyle ochronne już po fakcie, co przeciwdziałanie adresowane do rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, programów profilaktycznych, które są opracowane zarówno na poziomie gminy, jak również powiatu, ale również województwa. Według statystyk najczęstszym przypadkiem przemocy domowej jest przestępstwo psychicznego lub fizycznego znęcania się nad osobą bliską. Od 1 sierpnia 2010 roku prokurator może w ramach środków zapobiegawczych, jakie może zastosować w postępowaniu przygotowawczym, zastosować wobec sprawcy przemocy, osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa związanego z przemocą, środek w postaci nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Okazuje się, że niestety w naszym województwie problem przemocy w rodzinie jest ogromny i cały czas rośnie. Zjawisko przemocy w rodzinie jest jednym z tych, które jest obarczone jak największym, czy bardzo dużym wskaźnikiem ciemnej liczby przestępstw. W zasadzie, jeżeli to zjawisko nie zostanie w sposób poprawny zdiagnozowany od razu, w momencie przeprowadzania interwencji, czy to przez pracownika socjalnego, czy przez policjanta, to no nie wiemy, czy jest to, czy nie ma. U nas ujawnialność tychże zjawisk przemocy w rodzinie jest bardzo duża. Należy do jednych z najwyższych w kraju, jakby przelicznik tu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców to jest 0,17 i on jest najwyższy w skali kraju, bo średnia krajowa za pierwsze półrocze to jest 0,11 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, więc jakby jest to dużo. Dlatego liczne służby organizują działania profilaktyczne, takie jak na przykład akcje ulotkowe w lubuskich szkołach, które przeszkoliły już ponad 11 tysięcy gimnazjalistów z całego województwa. Patronat nad Międzynarodowym Forum objęła wojewoda lubuski.